Czyli jesteście już po kroku numer 3, macie listę wszystkich klientów. Teraz wracamy na początek procesu. Wypełniamy kolumnę i input. Wejście. Wpisujemy wszystkie znowu materialne i informacyjne rzeczy, które są potrzebne. Właśnie do czego? Pamiętajcie, potrzebne do uruchomienia i zakończenia procesu w tym zakresie, jaki był zdefiniowany w kroku pierwszym. I teraz wpisujemy tutaj tylko te części, które nie są efektem poszczególnych etapów w procesie. Czyli to, co generujemy i tworzymy z kroku drugiego na trzeci, z trzeciego na czwarty, nie wypisujemy w kolumnie input. I wpisujemy tam tylko te elementy materialne, informacyjne, które są wymagane spoza procesu. Pamiętajcie, do rozpoczęcia i do przeprowadzenia sprawnie całego procesu wypisujemy wszystkie rzeczy, które są potrzebne z grup materialnych i informacji dla naszego procesu. To jest krok numer 4.